To co, wysyłamy mu niedźwiedzia pocztą. Lecisz, Misiek. Misiek poszedł. Tak, leci do mnie życie, patrzcie, 2 razy, 1000 życia mi przywrócił. Gania ją biedną! Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w końcu stało się, po 2 mozolnych tygodniach farmienia skrzynek, udało mi się wydropić z darmowej skrzynki Star Power do kolejnego zadymiarza. Jak dobrze pamiętacie, moim pierwszym zadymiarzem, który otrzymał Star Power, był Frank, który dzięki wieznej mocy stał się naprawdę mega mocnym tankiem, a dzisiaj odblokowałem Star Powera. W jakiej postaci? Piszcie szybciutko w komentarzach. Uwaga! Tum, tararam, tum, tum. Jest to Nita! Dokładnie tak, moi drodzy. Panda Nita jest moją jedną z ulubionych postaci tak naprawdę. Udało mi się odblokować gwiezdną moc niedźwiedzia Regeneracja. Nita odzyskuje 500 punktów życia za każdym razem, gdy jej niedźwiedź trafi we wroga. Ale to nie koniec. Kiedy Nita zadaje obrażenia wrogowi, jej niedźwiedź odzyskuje 500 punktów życia. Czyli jak Nita zaatakuje wroga, leczy niedźwiedzia, a jak niedźwiedź zaatakuje wroga, leczy Nitę. Jest to przesadzone moim zdaniem combo. A teraz już zaczynajmy, bo ja nie mogę się doczekać gameplayu moim nowym miśkiem ze Star Powerem. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie. Dzisiaj sobie otworzymy te skrzyneczki, mam nadzieję, że coś ciekawego spadnie. Ale zanim to zrobimy, chciałem jeszcze poruszyć jeden bardzo ważny temat, ponieważ YouTube ostatnio coś troszeczkę świruje z moim kanałem i nie wysyła moim widzom powiadomień do filmów. Chciałem wam poinformować, że został nagrany super odcinek z Justyną, gdzie walczyliśmy o skin do Dynamike'a. Generalnie chodzi o pikantnego Mike'a. Tutaj macie film przypięty w karcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bardzo serdecznie polecam. Super wyszło, mega zabawa. A pod tamtym odcinkiem zostawiliście 8000 łapek, więc w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 2 megaboksy. No i przypominam standardowo o umowie z Farelem. Za każde 4000 łapek zostawione pod tym odcinkiem, w następnym odcinku otwieramy 1 megaboksa. Więc moi drodzy, zaskoczcie mnie, zostawcie pod tym odcinkiem tak 12000 łapek, żebyśmy otworzyli te 3 megaboksy w następnym odcinku, bo chcę w końcu wydropić ostatniego zadymiarza, czyli Leona. Okej, moi drodzy, przejdźmy do sklepu. Jak widzicie, widnieje oferta niedźwiedzia Regeneracja w sklepie. Ona mnie prześladowała przez 2 tygodnie, naprawdę. Cały czas tu wisiała. Ja nie mogłem dozbierać tych 2000, ponieważ jak dozbierałem troszeczkę monet, mówię, ulepszę sobie może tego Spike'a, bo miałem możliwość upgrade'u Spike'a. Okej, kochani, 80 gemów. Otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Let's go! 5 przedmiotów, punkty mocy do Jessie, Bibi, do Barleya, do Rosie, do Poco, no i jeden bonusik. 8 biletów aż. Super. Okej, moi drodzy, kupujemy 360 gemów. Farel miał ostatnio urodziny, więc zaszalejmy. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrybować tego kanału, ponieważ tutaj takie odcineczki boostowane, że tak powiem, są na okrągło. Kupujemy kolejnego megaboksa. Za to, że tak ładnie zostawiliście te łapki w górę. Kto jeszcze nie zostawił, niech klika łapeczkę i lecimy. 5 przedmiotów, tylko znowu, kurczę, Spike, Mortis, Jean, Rico, Barley. No i 3 bilety na wydarzenie. Ale zanim zaczniemy gierkę, otwórzmy swoje skrzyneczki. Punkty mocy. Bibi Primo. Jean. No i lepsza skrzyneczka, uwaga, pam. Bibi odblokowana na poziom wyżej. Wow! Okej, moi drodzy, lecimy nową, ulepszoną Nitą. Tak możemy to nazwać. Chyba będę musiał kupić skina Nita Shiba do tej postaci. Okej, co my tu mamy? Dynamike'a. Mamy też Bibi z lewej strony, która jest chyba na awku. Nie. Dasz nabić sobie ulta na mnie? Na tobie, przepraszam. Wyjaśnianko, ale miał mocne lagi. Chyba mu się LTS skończyło. Trudno. Przyjacielu, minus 7 puszek. Nie masz LTE, równa się minus 7 puszek. Niech ten Rico bije tą skrzynkę trochę. Dobra, dzięki Rico. Jeszcze troszkę. No, jeszcze troszeczkę. Dziękuję. Taki trolling ze strony Farela. Do Rico nie podchodzę, bo może mi wyrządzić krzywdę. Mamy Franka w pobliżu. Czy mi się wydaje? Okej, okay, Dynamike, Jean. O, Rico, wariacie, uspokój się, mordeczko. Poczekaj, ja sobie do końca ulta nabiję i wtedy będziemy tutaj rozmawiali, przyjacielu. Tego Jeana bym fajnie miskiem spuszował, wiecie? Wow, wow, tam jeszcze El Primo. Jean, raz. Dostał 2 ciosy, prawie od Dynamike'a kolejny. Na razie niedźwiedzia nie chcę wypuszczać, wiecie? To musi być
Tak fajnie zrobione, ale uciekam od tego El Primo. Tego El Primo muszę się bać. Ma 4 cuby. Tutaj jest Dynamike, którego muszę fajnie zaskoczyć. Ma bombę też dużą, widzę. Zróbmy to inaczej. Puścimy niedźwiedzia im tam? Może się uda. Uwaga! Leć! Poleciał niedźwiadek! El Primo z nim walczy. Patrzcie! Życie do mnie przyleciało. Taka zielona kuleczka. Ej, super to wyglądało. Zbieramy dwa kolejne free power cuby i lecimy na środek wojować. Co? Będziemy się bali, moi drodzy. Dynamike już leży. El Primo chyba leży czy żyje? Żyje, 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 żyje. Misiek! Misiek, atakuj! Niech mi zwracają HP, hamy! Dobra, udało się, Misiek, lecisz na tego El Primo! Let's go! Cześć, swe, ale brzydkie. Ale brzydki nick miał ten koleżka. Dobra, ale trudno. Poczekamy sobie. Ja bym sobie na nim ulta tylko nabił. I bym cześć też mu powiedział, przyjacielu. Tylko, że do ciebie powiem, przyjacielu. Ale wypadł mi, kurde, przeciwnik na odcinek. Ja dziękuję, wariat jaki. Dobra, teraz Miśka niech on puszuje. Misiek, bomba, bomba. I ten oto sposób się kończy. Takich właśnie delikwentów spod celi. Lecimy dalej, kochani. Nie śpimy. Tak się teraz zastanawiam w sumie, na jaką mapę mogła się jeszcze ta Nita na Star Powerze bardzo dobrze przydać. Z pewnością mapy, na których jest dużo ścian, można wtedy bardzo fajnie zaskoczyć. Na przykład takiego Dynamike'a albo jakiegoś innego throwera typu Barley. Powiecie, on za ścianą, cwania karżnie, rzuca na daleko, a ty mu cyk Miśka. I elo. I gościu w szoku. Spokojnie, rozegrajmy to na spokojnie. Pipera, wow, 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 wow. O nie, Nita, 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 wariatka. Nita, wariatka, widzieliście? To wściekła Nita wyskoczyła z krzaków i chciała mnie podhaczyć na dziurkę. Ale dobra, Farol się nie dał na szczęście. Ona myśli, że chyba, że poszedłem, co? Czy nie? Ja bym jeszcze i tak ją spuszował trochę, żeby Misia sobie nabić. O, ale to jest bocik, o kochany. O kochany, co ty żeś zrobił? Ajajaj. Tutaj chyba też albo słaby internecik, albo tylko auto-atak, panika gaming, wiecie o co chodzi. Mam Misia. Nie wiem, czy ryzykować, wypuszczać go na środek w ślepo. Słabo to będzie, nie? Słabe to będzie. Ale mógłbym też Miśka puścić tak... O nie. O nie, 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 nie. Jakąś tą Piperka trzeba będzie załatwić, tylko nie wiem jeszcze jak. Wiem, że trzeba uciekać do krzaczka, ale tamta Piperka może ją ładnie ściągnąć. Dobra. I teraz jakbym poleciał na środek, na tą Piperkę... Nie, nie trafię. Dobra, uciekam do krzaczka. Nie, nie mogę uciekać do krzaczka, bo... Timowanko. Timowanko z Primo. Primo, mordo, chodź. Trzeba wyjaśnić Piperkę. Bo ona ma za dużo power cubesów. Tamta się boi, albo... Ta z ósemką ją fokusuje cały czas, tak? No chodź bliżej, wariatko. Dobra, ten El Primo ma dużo HP, on jeszcze sobie tu wskoczy. Ja na razie schowam się w krzaczkach. Chyba tamta Piperka ją go mocno obiła. Bomba, 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 bomba. Od Farela. Unik, bomba, bomba, bomba. Farel, na blisko, trzymaj ją na blisko! I tak się wyjaśnia Piperkę, widzieliście? Przeczekaliśmy, wywalczyliśmy sobie dogodną pozycję w krzaczku, a później trzy łokcie na łeb, później obrotowa na czosnek i zrobiła mostek. Let's go! 10 zadymiarzy w kolejce do śmierci. Okej, mamy Leona i będzie ciekawie. Leonik będzie nam tutaj znikał. I nas baitował. Czy jest jakaś Piperka w pobliżu, bo nie chcę trochę się narażać za mocno, bo tak idę odważnie dość, nie sprawdzając niczego. Ale chyba jestem dalej jedyną osobą ze Star Powerem. Wow! Na tej mapie. Nie, to może być. To się skończy źle. Uciekam. To się skończy źle. To się skończy źle! Farel, nie! Uciekaj! Wiedziałem, że to się skończy źle. Okej, ale nieważne. Jedna porażka na trzy. To nie porażka. Gramy dalej. Tutaj mieliśmy już
mocno przyciśniętego do ściany, nie wiedziałem, co mam zrobić, ale teraz powinno pójść lepiej. Sprawdźmy jeszcze raz. Teraz będę się starał zrobić takiego winka, żeby pokazać wam, jak ten misiek obija przeciwnika i jak te życie do mnie wraca. Penny, jak ty chyba auto-atak tam, co klikasz? Ona tu może mnie w sumie zaskoczyć. O kurde, Mortis. Czemu ona przebiegła tam? Ona chyba niepoważna, ta Penny była. Dobra, zawijamy Cuba. Albo nie, to była inna chyba. Okej, okay. Zwracam honor, zwracam honor. Shellka stoi tam w krzakach. Tu mamy Daryla na drugim, który jest na ulcie. I on, nie, on mnie zjedzie. On mnie zjedzie, nie próbujemy tam podchodzić. Zróbmy to jakoś inaczej. Trzeba nabić ulcika, na przykład na tej Penny. Dobra, dwa razy dostała, Shellka ją dojedzie. Shellka dwa razy bomba. No i teraz fajnie, fajnie to możemy zrobić. Możemy tego Mati po lewej porobić niedźwiedziem ładnie. Ta Shelly cały czas... Nie, Shelly robimy, wiecie? Robimy Shellkę, ponieważ ona cały czas strzela. Niech ucieknie gdzieś tam w kąt. Ona przeskoczy nam, czy nie? Colt ją wyjaśni, dobra. Colt ją wyjaśnia. Co? Najgorzej, porobili się sami. Ja wypuściłem niedźwiedzia kamikadze. Tak troszeczkę bezsensownie. Ale misiek mi teraz pokaże, gdzie jest oponent. Patrzcie, mój misiek... Ej, raz było widać tylko. Ty, Daryl, co ty zwariowałeś? Gdzie na... Ajajajajaj. Ludzie nie potrafią oszacować, ile power cubesów jest w stanie zrobić danej postaci. Dobra. Nita. Nita, przepraszam. Jessie, wariatko. Wielkie starcie. To co, wysyłamy mu niedźwiedzia pocztą. Lecisz, misiek. Misiek poszedł. Zaatakuje tą Penny. Chociaż raz. Tak, leci do mnie życie, patrzcie. Dwa razy, 1000 życia mi przywrócił. Gania ją biedną. Jejo, jakie to jest przykre, że taki taki misiek na tym 9 poziomie jest po prostu zabójstwem. Kocham, od dzisiaj kocham Nitę. Moi drodzy, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się również bawiliście tak samo wspaniale jak ja. No i nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę, subskrybować kanału, ponieważ lecimy po 500 000. No i w końcu trzeba odblokować Leona. Ja już dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, pa pa!